W tym filmie chciałbym opowiedzieć trochę o krzywej, która nazywa się parabolą. Tu są takie jakby odręczne szkice tych krzywych, więc one takie charakterystyczne cechy starałem się tu zachować. Teraz może zaczniemy od nazwy. Parabola, więc to jest takie słowo, które wywodzi się z języka greckiego i to składa się jakby z dwóch członów, para i bola. Para to jest coś, co jest jakby obok, jakby wzdłuż. To jest to samo para, które występuje w słowie na przykład paralelny, czyli równoległy. Dlatego, że po angielsku na przykład parallel to jest równoległy. Też w takim słowie jak parapsychologia na przykład, coś, co jest jakby obok psychologii też paralaksa, być może też paranoja, prawda? Wszędzie jest to para. Teraz bola to ma się kojarzyć z balistyką, to jest ten sam rdzeń, który jest w słowie balistyka, czyli to jest coś, co jest rzucone w powietrze, wystrzelone, prawda? To była nauka dla artylerzystów o ruchu ciał wystrzelonych w powietrze. No i no właśnie, dlatego, że jeżeli pominiemy opór powietrza, to ta parabola to jest właśnie trajektoria ciał, które są kamienia, powiedzmy, które rzucimy przy ziemi, to one właśnie te pod różnymi kątami, w zależności od tego, pod jakim kątem rzucimy, no to zawsze ten kamień porusza się po paraboli, prawda? Czyli to jest taka trajektoria. Teraz tak, no, parabola jest, więc jest jedną z krzywych stożkowych, o tym jest w wielu innych filmach tutaj mamy, razem z okręgiem, elipsą, hiperbolą, dlatego że ona powstaje, jeżeli powierzchnię stożka przetniemy płaszczyzną i w zależności od tego, jaki jest kąt tej płaszczyzny z osią stożka, no właśnie powstaje albo okrąg, albo hiperbola, albo parabola, albo elipsa. To są krzywe stożkowe. Parabola też ma swoją taką niezależną definicję na płaszczyźnie, o tym też jest w jednym z naszych filmów i też o tym na końcu może jest wykresem funkcji kwadratowej. Tutaj mamy te parabole, które są w różny sposób położone w układzie współrzędnych. I teraz popatrzmy, jakie cechy charakterystyczne mają te krzywe i jaką wprowadźmy pewną terminologię powszechnie stosowaną. No więc po pierwsze, mogą to być krzywe położone, jak to się mówi, ramionami do dołu, czyli ramiona mogą być skierowane do dołu, tak jak w przypadku tych dwóch, lub też ramiona do góry. Czasem się mówi, że ta parabola się otwiera do dołu lub też otwiera do góry. Może zapiszmy. Czyli to jest, tutaj są ramiona do dołu. No a tutaj mamy ramiona do góry. Czy też otwiera się do góry lub też otwiera do dołu. Teraz dalszą taką charakterystyczną cechą, widać, że te krzywe mają pewien charakterystyczny punkt, prawda? To są te punkty tutaj, prawda? Ten, czy też ten. No i te punkty nazywają się wierzchołkami paraboli. Czy to jest wierzchołek paraboli? No i tak, ponieważ to są wykresy funkcji, to ten wierzchołek jest albo maksymalną wartością tej funkcji, tak jak w przypadku tych dwóch, jeżeli ramiona są do dołu, lub też najmniejszą wartością tej funkcji, jeżeli ramiona są do góry. Teraz nie wiem, czy to widać, starałem się tak zrobić, żeby to było widać, a mianowicie taką ważną cechą jest to, że te krzywe są symetryczne względem takiej prostej, pionowej, przechodzącej przez wierzchołek. Czyli to jest, one mają oś symetrii, czyli taka prosta, jeżeli zastosujemy symetrię osiową, to ta krzywa przejdzie na samą siebie. Znaczy to są pionowe, proste, przechodzące przez wierzchołek, to są osie symetrii, czyli to jest oś symetrii. Każda parabola ma oś symetrii, to jest taka prosta, pionowa, przechodząca przez wierzchołek. No, wreszcie ta parabola, jeżeli potraktujemy ją jako wykres funkcji, ona jest wykresem funkcji, za chwilę powiem jakiej funkcji, no to możemy się zapytać o miejsca zerowe, prawda? No i teraz widzimy, że na przykład tutaj ta funkcja ma dwa miejsca zerowe, czyli o punkty przecięcia tej paraboli z osią x. No więc widzimy, że tutaj na przykład ta parabola przecina oś x w dwóch punktach, no przy czym one są symetryczne, ponieważ to jest oś symetrii, one są symetryczne względem tej
współrzędnej x wierzchołka, prawda, te miejsca zero. Może się zdarzyć, że ta parabola w ogóle nie przecina osi x, czyli ta funkcja nie ma miejsc zerowych. No, może się też zdarzyć, że wierzchołek tej paraboli leży na osi x, czyli ta funkcja wtedy ma jedno miejsce zerowe. No i tak jak mówiłem, te parabole są wykresami funkcji kwadratowych. No, najprostszą taką funkcją kwadratową jest y równe x kwadrat. No i jej wykres jest taką parabolą, która właśnie ma wierzchołek w środku układów współrzędnych. No i to jakoś mniej więcej, no to by była jakaś taka parabola. No to ta funkcja ma jedno miejsce zerowe, mianowicie x równe 0. No, mogłoby też się zdarzyć, że na przykład bardziej skomplikowane, na przykład 2x kwadrat plus 1. No, wtedy to też jest taka funkcja, która parabola, która ma ramiona do góry, no ale ta funkcja nie ma miejsc zerowych, no bo to jest zawsze większe od 0. No i wreszcie takie bardziej ogólne funkcje kwadratowe, y równe na przykład 7x kwadrat plus 8x plus 11. Na minus 7. No i o tym jest w filmach o funkcji kwadratowej, jak ten wykres naszkicować, jak znaleźć te charakterystyczne miejsca, czyli jak znaleźć wierzchołek takiej paraboli, jak znaleźć ewentualnie, jak sprawdzić, czy ma i jeżeli ma, znaleźć miejsca zerowe. Ale o tym jest wszystko w filmach albo o krzywych stożkowych, albo o funkcji kwadratowej.